can even get some cars. Hej chłopcy, chcecie kupić orzeszki? Dobra, siemanko, cześć, witajcie w kolejnym odcineczku z serii Zagrajmy Razem w Hero Zero. To intro było specjalnie dla pieca, mojego przyjaciela, z którym już tak często, słuchajcie, pogrywam, że widz stał się moim kumplem, można by tak rzec. Witam was w kolejnym odcineczku z serii Zagrajmy Razem w Hero Zero, a dzisiaj mamy wymianę broni, na przykład wymianę broni w moim ekwipunku. No i dzisiaj mamy wiele innych ciekawych rzeczy, także radzę obejrzeć do końca, bo warto. Uwierzcie mi, będzie warto. Dobra. Hopsa, zrobimy tak. To. Dobra, odświeżymy sobie nowy towarek. No i sprawdzamy, czy coś tu jest fajnego. Nie ma, nie. Niestety, słuchajcie, takie statystyki mi zupełnie odpowiadają i najlepsze jest to, że mamy już calutki secik transformowalny. Teraz tylko wymieniam do niego części, w jaki sposób i już wam pokazuję. Otóż atakowanie w lidze, przypominam, że pomaga w tym, żeby znaleźć sobie cały secik, bo jak wiecie, jest szansa na to, że akurat wam trafi się część ligowa, no i wtedy nie będzie trzeba wydawać kasy, tak, na grę, a to jest akurat mega fajny sposób, przynajmniej jak dla mnie. Super, super, że coś takiego wprowadzili. W ogóle włączę sobie dźwięk, dlaczego jest wyłączony? A, być może robiłem po prostu na komie. Nieważne, teraz tak, zaatakujemy oczywiście tego. No i jeszcze jeden nam atak pozostał, może coś fajnego się trafi jeszcze na ostatnim ataku. Dawaj, dawaj, dawaj! Nie, niestety nic. A szkoda, Lipson. Dobrze, no ale teraz możemy atakować jeszcze kogoś w normalnych atakach, nie? For example, możemy sobie zaatakować tego. Ale w sumie szkoda niego żółtek, no, szkoda. Oluju. A, no to zobaczcie sobie, jak walczyliśmy z Freaksami, bo teoretycznie i tak nie było pokazane, kiedy ta walka była, więc mogę to chyba pokazać. A, oni mają lepsze statystyki, ponieważ my mamy więcej tego. My mamy więcej trofeum, dlatego gdy masz więcej trofek, to twoje statystyki zmniejszają się wraz z każdą trofką, tak? Więc teoretycznie to wiecie, jak z tym bywa. Dobra, Almadia, jep, walimy raz. Dobra, 104 honoru, dziękuweczka. A tutaj Everestik, co tu za ziomuś? Dałem radę, po co drążyć temat. Dobra, no a widzicie co, zaatakujemy sobie z rzutkami. Te 18 muszę gdzieś szybko wypuścić. O, a Valerię na przykład. No, co prawda nie musiałem z tymi rzutkami. No, ale załóżmy, jeszcze kogoś z góry tam ściągniemy, nie? O, tutaj jest Kaczypiórek. O, ten cwaniaczek. Znamy się, Kaczypiórek, co? No, znamy się, pewnie, że się znamy. Dobra. I dojedziemy Kaczypiórka jeszcze raz. Jest, udało się. 120 honoru dla mnie, broń zużyta, spoko, ja mam oczywiście, a drugą, nie? Także nie musimy się, nie ma się czym przejmować. Ja bym jeszcze troszeczkę dał tylko w wytrzymałość, ale boję się, że ta kondycja mi się po prostu nie trafi. Znając życie i patrzcie, nie będzie kondycji. Uuu, a jednak, no, czyli zyskałem mniej więcej 200, okej, okay, całkiem spoko. Dobra, prośby, czy są dla mnie jakieś prośby? Oczywiście, że są, pozdrawiamy, dziękujemy. A w ogóle, słuchajcie, z zakupu paska pokażę wam taką jedną fajną rzecz. Bo słuchajcie, kupiłem pasek. Nareszcie kupiłem pasek i słuchajcie, spójrzcie. Bo tutaj, o, za 20 zł, dwie dychy wydałem na pasek. Także reflinki muszą się zgadzać. Ja, danke schön, bitte. Dobra, teraz tak. W ogóle głupie jest to, że przedmiot, taki jeden przedmiot w grze jest warty dwie dychy. Za dwie dychy można po prostu kupić sobie bułkę. Można kupić masło. Można kupić grilla. Nawet grilla za 17 zł. Jednorazowego. Co można kupić? Za 17 zł można kupić tyle rzeczy, że po prostu używam, nie wiem, myszkę komputerową nawet można, klawiaturę. No po prostu tyle rzeczy można kupić za 7 zł, że, znaczy za 20, że
Masakra. No dobra, ale my oczywiście przy użyciu raczej sposobu, musimy teraz pokonać wszystkie zadanka nadzwyczajne, jakie mamy otwarte, ponieważ potrzebujemy expa. Exp jest ważny. Potrzebujemy również kasy, bo mamy jej tylko 69 milionów. Skromnie. 69 to nie przypadek. To nie przypadek. Nie ma przypadków, słuchajcie, nie ma. Nie, to niemożliwe. Dobra, lecimy. Tak. Wszystkich pokaramy, słuchajcie, wszystkich po kolei, dawaj mi następnego. Dawaj już, ohydny palący typ, super, dostał wzbaniaka. A, no i kupiłem oczywiście 30 oponek, za co przedłużyłem wspomagacze i w sumie tyle. 33 użyłem wszystkich wspomagaczy, czyli przedłużyłem na misję, na statystyki i na walki na lidze. No i powiem wam szczerze, że oczywiście no nie miałem chyba wyboru, tak? Musiałem wydać na to, no i jest spoko, nie? Także 3 dychy poszło na tego. No jakoś nie płaczę z tego powodu, to nie jest wcale wiele w porównaniu do takiego Shakes and Fidget, nie żeby coś. Nie, nie, zero odwołań, nie, nie. Co? No, niemożliwe. Dobra. Hopsalala, hopsalala, hopsalala. I sprzedajemy, my. Dobra. Teraz ściągamy. O tak, Dobra. Mamy ściągnięte, proszę bardzo. No i lecimy na kolejne zadanko nadzwyczajne. Czekajcie, to jest 10 godzin. Dobra, luzik. Wszystko pod wodą, lecimy z tym shitem. Na pełnej, słuchajcie, na pełnej. No pewnie jest 69 milionów 500 tysięcy uzbieram na tym odcineczku. Domyślam się, że nie więcej, bo po prostu no, nie dam rady więcej, no i tyle. Dobra, tutaj jeszcze hopsa. Rekin hip jest, wszyscy zostają w trymbol, nie? W ogóle nie mam popitki dzisiaj, a lekka popitka, pamiętajcie, że musi być. A jak nie ma lekkiej popitki, to tak jakby, no... Let's play tracą sens, wiecie o co chodzi, naprawdę tak jest, bo wtedy jest Lipson, gdy nie ma popitki. I nie, nie Lipton, Lipson jest wtedy, tak. Dobra, i lecimy dalej, no. Mamy już w sumie 8 pokonanych, został 9 i jeszcze jeden, 10 i tutaj co? Okularki. A to nie, bo akurat moje setówki są dużo lepsze. Dobra. Oczywiście nakładamy wszystko, ale naprawdę, słuchajcie, najlepsze jest to, że ja nigdy nie miałem takiego syciku. A, czekajcie, sprawdzimy, co ma u mnie najmniej. 820, 811, 794, buciki. No bo słuchajcie, ostatnio kupiłem pasek, tak? Pasek ma 859. Także tutaj już można 50 statów zaoszczędzić na tym i... No super by było, nie? Żebym zaoszczędził. Także czekamy, czekamy, aż mi się będą trafiać. Już nie mogę się doczekać. Buty to w pierwszej kolejności by nam się przydały. Nie, nie, dziękujemy. Minus 2. Dobra. Minus 76, też nie, dzięki. Tutaj hops. Dobra, teraz tak, nie zdejmujemy, ponieważ wszystkie, czyli wszystkie zadania nadzwyczajne na dzisiaj mamy już zrobione. Chciałbym jeszcze z tego miejsca pozdrowić swoją drużynę, pozdrawiam was chłopaki, dziewczęta, dzięki za współpracę i super nam się pracuje razem i mam nadzieję, że tak będzie nam się współpracowało dalej. Drużyny, słuchajcie, nasza drużyna ma trofek 3. Tak, 3 trofeczki. Turniej tygodniowy, 85 miejsce. No jest najgorzej, już mieszczę się w tych top 100, nie? To już będzie 5 oponek. Nie mogę się doczekać. Teraz tak, ligówki, tak jak mówiłem, przedłużyłem już tutaj. Patrzcie, jak mnie tu atakują. Kurde, cwaniaczki, no. A w pojedynkach zobaczyłem, jak mnie atakują. O, w pojedynkach samych wygrane, kurde. Ojej. No dobra, czasem tam zdarzają się jeszcze jakieś przegrane, ale... To raczej średnio. Tak czy inaczej, słuchajcie, wszystkim tym, którzy poświęcili swój honor, żeby oddać mi, dziękujemy. Jesteście wspaniali. Dobra, powiem tak, ja dzisiaj nie będę siedział zbyt długo na kompie, więc teoretycznie mógłbym sobie strzelić już pracę na... Które jest stane? No do 8:37, na 10 godzin, dobra. No i co, słuchajcie, dzisiaj nie czytamy, słuchajcie, wiadomości, z tego względu, że nie mam popity, już czuję, że mi się robi sucho w gardle, także
przepraszam, naprawdę, najmocniej przepraszam, że już nie będę wam tego czytał dzisiaj. Musicie mi wybaczyć. I tak, to jest moja wina. Ale pozdrawiam wszystkich, którzy do mnie napisali na następnym odcineczku. Obiecuję, a wiecie, że jak ja obiecuję, to ja zawsze dotrzymuję, tak? Więc dotrzymuję obietnicy. Słuchajcie, to są dzieci ulicy, potrzebuję znieczulicy. Walcie suby, zapraszam was na kolejne serie. Zapraszam was na przyszłe serie, zapraszam was na wszystko i walcie reflinki. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. Salut!